Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku z FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale. I dzisiaj będzie to bardzo krótki, ale treściwy odcinek, ponieważ przedstawię wam dzisiaj mój skład, tak jak widzicie już po miniaturce i po tytule, który jest wyceniany na mniej więcej około 12 milionów. Zaraz wam wszystko tutaj wytłumaczę, kto i gdzie gra, jak gra, na jakiej pozycji za niego kupiłem albo jak go zdobyłem, więc mam nadzieję, że taki odcinek bardzo wam się spodoba. Jeszcze na sam początek, zanim zacznę wam przedstawiać zawodników, to zostawcie łapkę i suba, jeżeli bardzo... Bardzo, jeżeli po prostu możecie, to bardzo was o to proszę. Możecie też wbijać na Discorda mojego takiego właśnie fifowego, w którym sobie dyskutujemy na wiele tematów. Macie zaproszenie w opisie. No i co? I zaczynamy sobie przedstawiać mój skład. Bez zbędnego przedłużenia na bramce jest Pope. Myślę, że bez zbędnego przedłużania, bez zbędnego tutaj zdziwienia. Jak ktoś mnie ogląda, to bardzo wie, że jestem fanem tego, a to gracza. Dodatkowo ostatnio dostał Informa, więc postanowiłem go zakupić. Kupiłem go za 47,5 tysiąca, więc myślę, że jest to cena jak najbardziej bardzo dobra. Nie wiem, ile on teraz kosztuje, bo już kupiłem go od razu, jak on wyszedł. Ma on rozegranych u mnie 66 meczy. Dalej mamy tutaj prawy obrońca Alexander Arnold. Jest to zawodnik drużyny roku. Kupiłem go za 1 300 000. Nie rozegrałem im jeszcze żadnego meczu, ponieważ kupiłem go dopiero właśnie przed chwilą, żeby uzupełnić tą jedenastkę. Co prawda grałem nim w drafcie i grało mi się nim bardzo dobrze, więc naprawdę myślę, że będzie się tutaj ładnie spróbował. Kupiłem go za 1 300 000, tak jak już mówiłem. I wiadomo, jest to karta drużyny roku, więc oczekuję od niego naprawdę sporo. Dalej na środkowej obronie mamy Desailly'ego. Jak ktoś nie widział, to trafiłem go właśnie z paczki z ikoną Baby. A odnośnik tutaj w prawym górnym rogu się wam powinien pojawić, a jak nie, to sobie poszukajcie na kanale. Zobaczymy, czy zapomnę, czy nie dodać tego odnośnika. Bardzo dobrze nim się nim gra. Ma rozegranych u mnie 401 meczy. Strzelił dwie bramki oraz 5 razy asystował, 13 żółtych kartek. Naprawdę bardzo świetna karta. Jeżeli ktoś szuka właśnie środkowego obrońcy na tą pozycję, to naprawdę wam go polecam. Dalej mamy tutaj na drugiej środkowej obronie Rafaela Varana. Rozegranych meczy 212, 15 bramek, ponieważ stoi on na krótkim subkup na rzutach rożnych, a jak właśnie tam wrzucam, jest to naprawdę świetny obrońca. Jeżeli ktoś nim gra, to naprawdę wie, o co chodzi. Na lewej obronie mamy Roberto Carlosa, czyli kartę, którą również trafiłem z paczki z ikonem. Jak ktoś nie widział, to sobie możecie zobaczyć. 200 meczy prawie rozegranych, wysoka, wysoka pracowitość. Co prawda 1,68 m wzrostu, czyli jak na obrońcę to bardzo mało, ale sprawuje się on świetnie. Dalej na prawej pomocy już tutaj pokazywałem wam dwóch zawodników, ale to nic. Mamy Garincha, czyli mój nowy zakup za 1 800 000. Go kupiłem, 5 gwiazdek sztuczek, czyli co to dla mnie jest najważniejsze, 1,69 m wzrostu i świetna zwinność, czyli to, na czym mi najbardziej zależy. Dodatkowo dałem mu kartę myśliwy, przez co ma zboostowane wykończenie prawie na fulla. Naprawdę gra mi się nim świetnie, tak jak widzicie po statystykach, gra on u mnie na formacji 4-2-2-2, na prawej pomocy, czy to na prawym środkowym pomocniku ofensywnym. Zobaczymy, jak to tam, nie wiadomo, jak to tam ujmuje to. No i co, i myślę, że bardziej go tutaj nie trzeba przedstawiać. Jak sobie wejdziecie na Futbina, to naprawdę ma on tam świetne wypowiedzi na swój temat i tak dalej. Dalej Kante, czyli wam zawodnika, już go pokazałem przed chwilą, 600 meczów u mnie rozegrał. No i myślę, że jego też naprawdę nie trzeba przedstawiać, bo jest to zawodnik klasy światowej. Myślę, że najlepszy pomocnik ze złotych rzadkich kart. Kupiłem go za 420 tysięcy, teraz chodzi już on połowę tego, czyli coś koło 200, ale kupiłem go praktycznie od razu po premierze gry. Dalej mamy Neymara Juniora, czyli kartę, którą kupiłem jeszcze za 1 200 000. Teraz chodzi on koło 800 tysięcy, więc naprawdę sporo na tych kartach straciłem. 500 meczy rozegrał, 430 bramek strzelił, 250 razy asystował, 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi, wysoka średnia pracowitości. Statystyki świetne, Neymara wam nie trzeba przedstawiać, więc lecimy dalej bez zbędnego przedłużania. Dalej, myślę, że spore zaskoczenie, Bruno Guimaraes. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Pierwszy właściciel, postanowiłem sobie go zrobić, bo naprawdę statystyki ma świetne. Jest on niewymienny, tak jak widzicie, rozegrał mnie 21 meczy, ponieważ grałem nim w lidze weekendowej. Grało mi się nim naprawdę dobrze, ponieważ zboostowałem mu tutaj zwinność i równowagę, czego najbardziej mi u niego brakowało. Dodatkowo tempo ma też zboostowane, ale jak na środkowego pomocnika defensywnego nie musi być ono aż tak bardzo dobre. Wytrzymałość oceniona na 88, czyli naprawdę pozwala mu to rozegrać pełne 90 minut w trybie Foot Champions lub po prostu w innych trybach. Naprawdę go polecam, jeżeli jest jeszcze on do zrobienia. Jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać tą, czy jego tą drugą wersję bardziej ofensywną, to zdecydowanie polecam wam tą. Kolejna karta jest to Kylian Mbappé, kupiony za 1 050 000 i o dziwo. Rozegrałem nim już 230 meczy, strzelił 200 bramek oraz 100 razy asystował. Jeżeli chciałbym go teraz sprzedać, to sprzedam go jeszcze z zyskiem, ponieważ jak wiecie, ostatnio była drużyna roku w paczkach i ta karta zdrożała, przez co, dlatego że nie dropiła po prostu w paczkach, ludzie chcieli ją mieć, tą kartę, i po prostu cena wzrosła, ponieważ było po prostu dużo osób ją chciało mieć, a mało jej było na rynku. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, wysoka, niska pracowitość. Statystyki świetne, Kyliana wam nie trzeba przedstawiać, więc lecimy do mojej gwiazdy, można powiedzieć, ponieważ jest tu Kenny Dalglish, kupiony za 2,7 miliona. Już wam mówię, o co tutaj chodziło. Miałem 8 milionów na to, żeby dobrać sobie pomocnika i napastnika. No i testowałem Eusebio, testowałem Eto, testowałem Fernando Torresa, testowałem Pele, testowałem Cristiano Ronaldo, testowałem Nazario. No i
Z żadnym z nich nie grało mi się tak dobrze jak Kennen Dalglishem. Jeszcze też testowałem Puszkasa w wersji Prime. Naprawdę dużo ludzi mi go polecało, mówią, że jest magiczny, ale mi się nim źle grało. Kupiłem Kennego Dalglisha i losy w moim Food Champions zdecydowanie się odwróciły. Jak widzicie, 11 11 rozegranych meczy, 20 bramek, 6 asyst, 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi, wysoka średnia pracowitość, fajny zwrocek na napastnika, bo ja nie lubię mieć takich kolosów, lubię zwinnych zawodników, niskich, 92 zwinności, statystyki tempa i strzelania zbustowane do maksa, wytrzymałość 86, co prawda w okolicach godziny, Boże, co ja mówię, w okolicach minuty 80, 75 zmieniam go sobie po prostu, bo stać mi na to, żebym mógł go sobie zmienić na jakiegoś innego dobrego zawodnika, po prostu chcę mieć tą jakość, ale naprawdę, Kenny Dalglish jest to napastnik, którym grało mi się najlepiej z całej gry. No i tak właśnie prezentuje się on tutaj. Cały mój skład, jak możecie sobie zobaczyć, możecie sobie zatrzymać, pooglądać i tak dalej. Jeszcze wam tylko pokażę, jak właśnie tutaj prezentuje się on w grze. Gram formacją 4-2-2-2, tak gram, jak widzicie, Roberto Carlos Varandesa i Alexander Arnold, Bruno Guimaraes, N'Golo Kanté, Neymar, Garincha, Mbappé oraz Dalglish. Tutaj moja taktyka, gdyby ktoś chciał sobie ją wziąć, jest ona bardzo uniwersalna i taka, można powiedzieć, podstawowa, ale na takiej mi się gra najlepiej. Czasami jeszcze też, ale to naprawdę czasami zagram sobie formacją 4-2-3-1, ale no jak widzicie, mam nawet tutaj niepozmienionych piłkarzy, bo nią nie grałem w tym Food Champions. No i tak by się to właśnie prezentowało, gdybym chciał grać taką formacją. No i mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, że udało mi się trafić do tego Mbappe i że mam taki oto skład, tylko że będziecie się cieszyć również moim szczęściem. Jeżeli nie widzieliście ostatnich odcinków, to zapraszam. Możecie subskrybować, łapkować, wbijajcie na Discorda i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko!